Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś na odcinku przetestujemy zestaw, który sobie zamówiłam z Chin specjalnie, już nad nim bardzo długo myślałam. Chciałam o to wykonać takie koraliki, które za pomocą wody one się tutaj łączą i powstają takie bryloczki. Zabawka już jest bardzo dawno temu na rynku, już od bardzo dawna, ale w końcu stwierdziłam, że sobie zamówię, sprawdzę, a przy okazji nagram wam test. Tak to przyszło do mnie zapakowanym w żadnym jakimś, wiecie, jakimś takim ładnym pudełku, więc z wami będę to otwierać i będziemy to łączyć i się bawić. Może ktoś z was już ma taki zestaw z koralikami. Mój link znajdziecie w opisie. Ostatnio zaczęłam wam zostawiać te linki w opisie, ponieważ bardzo często o te zabawki pytacie, które testuję na odcinku. A jeżeli macie takie bryloczki z takich, wiecie, kuleczek, to koniecznie mi wysyłajcie, czy na Facebooku, czy mailem, czy na Instagramie. Pokażcie mi swoje dzieła, bo dziś będę ja robić swoje pierwsze, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wy zostawiacie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a my zabieramy się za unboxing i za test. Bardzo się cieszę na ten zestaw. Zawsze go chciałam mieć, już dawno temu wyszedł na rynek. Lubię testować takie rzeczy, lubię je sprawdzać. Ciekawa jestem, czy wygodnie się to układa. Widzę tutaj różne przykłady wzorów. Są takie od najłatwiejszych do, zobaczcie, takich już naprawdę bardzo, bardzo trudnych. Tutaj zrobimy szybki unboxing. Tutaj są te koraliki. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo mnie to cieszy. Otworzymy je, żeby się nie pomieszały. Ale one są piękne, zobaczcie. Wow, mega mi się to podoba. Dobra, to są takie, wow, jakie misiu, ale mi się to podoba, takie gotowe zestawy. Mega, zobaczcie, misiu i serduszko. Tu jest taki do układania i można sobie podłożyć. Wow, nie spodziewałam się, że to tak jest. Super, wow. Tutaj mamy wzorki, zobaczmy je. Może jest gdzieś kaczka. Tu są kwiatki. Czekajcie, mam jeszcze taką podstawkę i taką podstawkę. Są takie różne podstawki. Plus te dwie, ale ten misiu mnie zainspirował w ogóle. Chyba zrobię miśka, tak szczerze. Tutaj, nie wiem, to wygląda jakby na pierścionek to było. Może coś się da w ten deseń zrobić razem z tym wszystkim. Tu jest zestaw jeszcze. Widzę mniej więcej do breloczków, widzę tutaj pensetę do układania, pojemniczek do spryskania potem wodą i tutaj widzę jakieś gotowe, ale ten misiek mnie zainspirował bardzo, przysięgam. Ale zobaczmy, co tutaj jest, jakiś pająk, kwiatuszek, helikopter, auto, ślimak, to jest chyba żółw, statek i taki trochę motyl. I jak zobaczyłam tego miśka, to przepadłam. Połączę go jakoś różowo z jakimś jasnym kolorkiem, szarym lub fioletowym. Ostatnio mam manię na fioletowy i wszędzie mam fioletowy kolorek. Nie wiem, co to jest to. A, to jest chyba do układania kuleczek, że można sobie tutaj włożyć kilka i one tak wypadają, jeżeli ma się ich więcej. Ale nie wiem, czy to działa spoko. Tutaj jest coś. A, jest, faktycznie. Tu się wrzuca kuleczki, zaraz to zastosowanie sprawdzimy. A tutaj się klika i one wypadają, ponieważ ta dziurka się otwiera. Zobaczcie, czekajcie, ostrość i ona się tak rozszerza. Nie wiem, czy to jest widoczne. Penseta standardowa, jeżeli ktoś chce z tego korzystać. Ja nie do końca jestem przekonana. I różne tutaj, zobaczcie. A ja bym chciała ten zielony i chyba zrobię jeszcze serduszko w ramach przeprosin, bo pokłóciłam się dzisiaj z kimś i chciałabym w ten sposób tę osobę przeprosić, może będzie nosić przy kluczach, zobaczymy. Wolę jednak to robić tę pensetą, więc będę robić serduszko takie zielono-niebieskie. Troszeczkę mi to zajmie, ale wydaje mi się, że warto. No okej, okay, może zrobię je wielokolorowe, bo zaczyna wyglądać to naprawdę super. Jeszcze podoba mi się ten tutaj niebieski, dam go sobie z innej strony. Ta penseta się naprawdę świetnie sprawdza. Ogólnie nie mam zaufań do penset w takich zestawach, ale widzę, że tutaj bardzo fajnie to wygląda.
I jeszcze podobają mi się te pomarańczowe tutaj, więc gdzieś na dół je tutaj sobie tak rozłożę. To jest naprawdę świetnie połączenie kolorystyczne. O, żółty mi się wkradł, a też się super sprawdzi, zobaczcie. Tutaj jeszcze żółciutki. Zrobiłam takie oto serduszko i bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że między tymi szparkami będzie na tyle miejsca, żeby móc ten breloczek jakby tak jakby zrobić. Teraz je obrócę. Odsunę resztę kuleczek i popsikam to. Czekajcie, muszę. Dobra. Nie wiem, ile to potrzebuje, tak szczerze, żeby to na oko. Więc sobie odłożę na bok. A w międzyczasie zrobię tego miśka dla siebie i chciałabym go bardziej z takich przezroczystych kuleczek, bardziej by mnie taki niebieski tutaj jest, chociaż fioletowy mnie bardzo tak jakby inspiruje, więc chyba użyję tego fioletowego i tego fioletowego. Czekajcie, pokażę wam, bo mi ucieka kadr. Będę używać ten fioletowy i ten fioletowy, ale jeszcze się zastanawiam, ponieważ ten fioletowy świetnie współgra z tym zielonym, więc podejrzewam, że buźkę zrobiłabym fioletową, a dół zielony. Co wy na to? Dużo mam pomysłów, więc zobaczymy, ale najpierw zacznę od tego fioletowego u góry, bo mi się bardzo on podoba. Pierwsza połowa miśka już za mną, teraz będę dodawać zielony, neonowy, mam nadzieję, że będzie wyglądało to super. Teraz nie wiem, czy jasny zielony, czy ciemny zielony, tak sprawdzam, ale chyba ten jasny zielony się o wiele lepiej sprawdzi. Tutaj jest o wiele mniej miejsca na to, żeby powstał breloczek, więc będę kombinować potem, jak go tam potem przykleić, albo co zrobić, żeby to mogło być przy kluczach. Udało mi się zrobić miśka, teraz go spryskam. No dobrze, to jeszcze poczekam. Jeszcze czekamy i zaraz przechodzę je odrywać i zobaczymy, co z tego wyszło. Udało mi się zrobić dwa takie, zobaczcie, breloczki. Już tutaj założyłam tego breloczka i zauważyłam taką zależność, że im bliżej kuleczki, tym one lepiej ze sobą oddziałują, lepiej się łączą, więc naprawdę mega mi się podoba ten zestaw. Zrobię jeszcze kilka takich i wam pokażę na karcie społeczności. Tam możecie zobaczyć, jakie zrobiłam dzieła. One się muszą troszeczkę wysuszyć, pokleić, ale wygląda to nieziemsko. Sami zobaczcie, mnie to się bardzo podoba i mam nadzieję, że tej osobie też się to spodoba, a my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!